В акурат університет кеди просто мала можливість зробити дитизі, в якому університеті ще студіювач. Власне, зрозумів, що в Акулені існує такі спеціальності. Чили я студію ще на біоінформатиці, і таке, як керунку, не існує в Акулі в Україні. І, власне, шукаємо якийсь спеціалізований університет в університеті природничим, для того, що то лепші можливості і лепше, як на мене, спшонт лабораторійний. Тут просто ще дуже різниця в аспекті відношення викладовців до студентів. Тут просто ти маєш хочеш якісь права для того, власне, щоб контролювати свій процес студіїв. Чи, ну, якщо мовити докладно, то тут існує можливість тих варунків, в Україні не існує, чи не існує можливість такого поправити, і в результаті większa część studentów po pierwszym semestrze po prostu połowa kierunku już wychodzi, no i szuka nowy kierunek. A dlaczego właśnie obrałem Polskę? Kiedy miałem właśnie wybór, pierwsze co właśnie szukałem, to specjalizacja głównie dla mnie. Dalej właśnie zobaczyłem, że nauki, które są istnieją w tym uniwersytecie i dalej, dlaczego osobiście Polskę obrałem, ponieważ teraz są taka tendencja, że dużo Ukraińców odjeżdża i właśnie jedna z moich koleżanek teraz się studiuje się w Polsce. Właśnie żyjemy w jednym tym samym budynku. I tak wyszło, że no, skontaktowaliśmy i zdecydowaliśmy odjechać właśnie. Dlaczego na przykład nie Czechia albo Niemiec na przykład? Bo to jest bliżej i otrzymujesz de facto такий самий позіом науки, чи, ну, вже отримуєш європейський диплом, європейського позіому. І то навіть, я не мовлю, що важче. Просто тут чуєш ще комфортовий в порівнянні з іншими країнами, в сенсі, в аспекті культуральним, в аспекті язиком, бо, ну, всі вже знають, що дуже подобний є цей язик польський. В чому цього діалогу буду мовити о всім в порівнянні. Бо просто, якщо мовити о моєму місті, скільки я сам з Харкова, власне, так само студентське місто. Так само вросло є студентським містом. Ма дуже таку довгу історію, ну, і дуже таку, ну, różną architekturę, co Charków, co Wrocław. Ale jeśli już porównywać dokładnie o dwa miasta, no, mieszka w Charkowie 2 miliony, ludzi mieszka we Wrocławiu coś koło 700 tysięcy. Ale tutaj czuję się naprawdę żywiej aniżeli w Charkowie. Jeszcze ten aspekt architekturny. Ja po prostu chcę dodać, że fascynujące. No i bardzo się różni zawsze. Który kąt w Wrocławiu nie zobaczysz, zawsze wszystko się różni. Nie istnieje takie, jako żeby jedna część miasta była podobna do drugiej. Czyli no, to potwierdza tylko dużą historię tego miasta. Ja tutaj się studiuję bioinformatyce, jestem na pierwszym semestrze, no, czyli no, tylko na pierwszym semestrze, teraz właśnie mam w tym momencie sesję. No, wyszedłem z egzaminu chwilę. Pisałem matmę. Чому обрав керунок? То просто базувався на моїх заінтересуваннях, а власне біоінформатика, поніж я ще займувався 3D-моделюванням інженерським і 3D-друком вчені до того в Україні. Для мене то навіть не як хобби, то вже як праця, направду, бо я іноді проводжу виклади для архітекторів, які, ну, наприклад, купують 3D-друкарки, ну, і потребую власне запознатися з ними. No to tylko jeden aspekt tego. Właśnie byłem uczestnikiem grupy, która właśnie robiła swoją własną drukarkę. No, w tym właśnie modelowaniu, projektowaniu, no i zbieraniu oczywiście. No i tam była część programowania i no, wtedy tak połączyłem to wszystko, te wszystkie zainteresowania i zdecydowałem, że chcę studiować się bioinformatykę. No, Akademik, czyli to naprawdę bardzo komfortowa lokacja dla mnie.
tryb życia. Bardzo taki bliski jeden do jednego, oczywiście, bo to akademik studencki. I jeszcze, no, bardzo dużo imprez. To studenckie życie, jak zawsze. Naprawdę dużo tych imprez, ale jak sesja się zbliża, tym ich mniej, ale jak się skończy, oczywiście, że wszystko od początku. Po prostu fajny akademik, naprawdę, no. Ja nawet, ponieważ mieszkam w domiciłum pokoju, uważam to nawet za osobisty pokój. No, na tyle on jest dobrze zbudowany, na tyle wszystko komfortowe jest. No, w sensie, jeśli masz jakikolwiek problem z akademikiem, po prostu piszesz krótkiego listu, na następny dzień już to zamienione. No i naprawdę mój akademik, hej, Centaur, jest najlepszy. Ponieważ mamy już prosty rejs samolotu Charków, no i właśnie Wrocław, to 2 godzinki, tu już jesteś za 2500 km od domu i git właśnie na miejscu. I po prostu jeszcze na tyle jest już dobry system transportowy. Ja myślę, że dzięki temu jest na tyle łatwo przemieścić się. Po prostu jestem szczęśliwym studentem. Wiem, że mam przyszłość. Wiem, że mam możliwość dojść do tej przyszłości, czyli skończyć studia. I otrzymać to, co ja chcę właśnie, no. I profesję, która będzie jeszcze aktualna dużo lat w przyszłości. No i właśnie do tego tutaj się studiuję. Dobrze, teraz spróbuję to po ukraińsku złożyć. Tak. Zaproszę wszystkich. A, dobrze, wtedy po rosyjsku. Bo u was tam bardziej po rosyjsku. Tak, większa część miasta po rosyjsku gada. A, to może być po rosyjsku. Приглашаю всех студентов на учебу в университете przyrodniczym в Wrocławiu.